Prognoza pogody ma kluczowe znaczenie dla lotnictwa, transportu ogólnie, rolnictwa, rybołówstwa, budownictwa. Jest sprawą niesłychanie ważną i często decydującą o skuteczności działań gospodarczych tych gałęzi. Podobnie się ma rzecz z klimatem. Jeszcze z dzieciństwa, które wypadało na czas wojny, pamiętam zaniepokojenie, czy pojawiające się takie czy inne zjawiska meteorologiczne nietypowe nie świadczą, że zmienia klimat pod wpływem eksplozji związanych z działaniami wojennymi. Potem podobne niepokoje budziły próby jądrowe w atmosferze, które miały miejsce w latach 50. i 60., a obecnie się już na bardzo wysokim szczeblu i bardzo poważnie niepokoimy się możliwością zmian klimatu spowodowanych tak zwaną emisją gazów cieplarnianych czy innych efektów działalności gospodarczej człowieka. Jednocześnie na ten temat krąży mnóstwo nieporozumień i mitów, dlatego nam się wydało celowe, żeby w tym wykładzie powiedzieć coś o tym, jak to się naprawdę w tej chwili te prognozy robi, jakie są perspektywy na przyszłość. Pogoda jest określana przez stan atmosfery w określonym miejscu i określonym czasie. Ten określone miejsce i określony czas mogą być rozumiane różnie. Miejsce to może być na przykład Warszawa, ale może być Polska, może być Europa, może być wreszcie cała półkula północna. Podobnie z czasem. Czas to może być określona minuta, może być określona godzina, dzień, a może tydzień, czy nawet rok. W naszym języku, czy powiedzmy żargonie zawodowym, ten fakt określamy nazwą skal. Mówimy, że możemy pogodę opisywać, czy generalnie stan atmosfery, w różnych skalach przestrzennych i czasowych. To jest ważne dlatego, że dla różnych skal będziemy często mieli różne zasady prognozowania. Pogoda jest kształtowana nie tylko w zasięgu naszego pola widzenia, które jest na ogół niewielkie, ale jest przynoszona przez ruch powietrza i nie tylko przez ruch powietrza z obszarów znacznie bardziej odległych. Dlatego też skuteczna prognoza na dłuższe okresy czasu stała się możliwa dopiero wtedy, kiedy możliwe było szybkie zebranie informacji o stanie atmosfery ze znacznie większego obszaru niż pole widzenia obserwatora, który był zainteresowany postawieniem prognozy. To się stało możliwe dopiero w połowie XIX wieku, gdy wynaleziono telegraf elektryczny, który umożliwił szybką i skuteczną łączność, szybką wymianę informacji pomiędzy różnymi miejscami. Jednocześnie w tym samym czasie, w okresie wojny krymskiej, miał miejsce wypadek zniszczenia dużej części floty sprzymierzonych na Morzu Czarnym przez burzę, która przedtem przeszła przez znaczną część Europy. No i to zasugerowało, że gdyby stworzyć odpowiednią sieć obserwacji, to ostrzeżenie o takim przypadku można byłoby skutecznie wyemitować wcześniej i uniknąć wielu szkód, które ta burza spowodowała. No i to skłoniło wówczas szybko rządy wielu państw do wyasygnowania znacznych sum potrzebnych na logistykę tego rodzaju sieci obserwacyjnej i sieci wymiany informacji i również studiowania prognoz. Telegraf okazał się tutaj wynalazkiem być może istotniejszym nawet od wynalezienia wielu innych przyrządów już stricte meteorologicznych. W wyniku tego rodzaju wymiany informacji zaczęły powstawać mapy zwane synoptycznymi. To znaczy mapy, właśnie synoptyka to jest ten przymiotnik synoptyczny w tym wypadku określa fakt, że one powstały na skutek jednoczesnego zaobserwowania zjawisk w różnych miejscach.
I tego rodzaju mapy pozwoliły na zorientowanie się, jak mniej więcej, jakie mechanizmy w kształtowaniu pogody są, biorą udział. Umożliwiły zidentyfikowanie różnych obiektów meteorologicznych, które przedtem nie były dostrzegalne z punktu widzenia pojedynczego obserwatora. Takich jak znane Państwu dobrze niże, wyże, później fronty, czyli powierzchnie rozdzielające masy powietrza o wyraźnie różnych właściwościach, pozwoliły zebranie znacznego materiału doświadczalnego, empirycznego, jak tego rodzaju twory się zachowują i jaką pogodę tak zwaną ze sobą niosą. W latach 30. ubiegłego wieku pojawiła się możliwość obserwacji pomiarów nie tylko na powierzchni Ziemi, ale również w pionie za pomocą balonów sond, a jeszcze później za pomocą obserwacji satelitarnych, co znacznie zwiększyło ilość informacji, która była dostępna i znacznie zwiększyło dokładność tego typu map. I dzięki temu, jak mówię, powstała bardzo obszerna, empiryczna wiedza o zachowaniu się atmosfery, która umożliwiła stawianie prognoz właśnie w oparciu o tą empiryczną wiedzę i w pewnym sensie o intuicję i doświadczenie meteorologa, synoptyka, to właśnie tego, który z tych map właśnie korzystał jako źródła informacji, jako podstawy formułowania prognoz. Skala zjawisk w ten sposób prognozowana była oczywiście wyznaczona przez częstość obserwacji i rozmiary sieci, gęstość tych oczek sieci, odległość między stacjami, która wynosiła od kilkudziesięciu do kilkuset kilometrów. Częstość obserwacji kilka godzin, to różnie było w różnych okresach, ale były również bardzo duże obszary na kuli ziemskiej, na przykład oceany, z których informacji właściwie żadnych nie było. Tego rodzaju prognoza, zwana właśnie prognozą synoptyczną lub prognozą subiektywną, ponieważ ona była stawiana w oparciu o, w gruncie rzeczy, subiektywną ocenę i subiektywną wiedzę synoptyka, dominowała do, powiedzmy, lat 50-60 nawet ubiegłego wieku i zresztą w tej chwili bynajmniej nie straciła na ważności. Ale zauważono jednocześnie rzecz bardzo istotną, że znajomość kilku fizycznych pól w atmosferze, pola temperatury, ciśnienia, wiatru i wilgotności w trzech wymiarach, uwzględniając również strukturę pionową, pozwala już z dość dobrą dokładnością podać prognozę pogody w formie już bezpośrednio użytecznej dla użytkownika. Określić, czy będzie opad, czy nie, jakie będzie mniej więcej zachmurzenie, czy wystąpią zjawiska takie jak burze, czy silne wiatry. Oczywiście z tą dokładnością, jaką ta tak zwana skala synoptyczna pozwalała, to znaczy można było powiedzieć, że w rejonie, w rozmiarach powiedzmy Polski, czy jakiegoś dużego obszaru Polski, będziemy mieli zachmurzenie duże, czy będziemy mieli skłonność do burz, czy przelotnych opadów, ale bez możliwości wskazania konkretnie czasu i miejsca, w którym niektóre z takich zjawisk, które mają niewielki zasięg przestrzenny, wystąpią. Już 100 lat temu padał postulat, że skoro to są pola hydrodynamiczne, a prawa hydrodynamiki były w zasadzie znane jeszcze od czasów Eulera, końca XVIII wieku, to w zasadzie pogodę można by prognozować po prostu obliczając ją w pewnym sensie, rozwiązując te równania hydrodynamiki. Sprawa jednak jest dosyć złożona. Te równania hydrodynamiki, na to, żeby je jednoznacznie rozwiązać, trzeba określić stan początkowy, od którego ta ewolucja tych pól ma się zacząć. Po drugie, jeżeli te równania mają być rozwiązywane dla obszaru, który jest w jakimś sensie ograniczony, to trzeba wziąć pod uwagę
jaki jest wpływ tego, co jest na zewnątrz tych obszarów, co się dzieje na brzegu tego obszaru w czasie, gdy obliczamy rozwiązanie. Te dwa zagadnienia to jest problem warunków początkowych, to się nazywa, oraz warunków brzegowych, które trzeba właśnie umieć postawić. Wreszcie same równania zawierają wyrazy określające na przykład źródła ciepła, które też trzeba w jakiś sposób opisać, bo to nie wynika z samej wewnętrznej struktury tych równań, to jest jakaś informacja dodatkowa, która w te równania musi być wprowadzona. To dodatkową tutaj trudnością jest, że te równania na ogół się nie dają rozwiązać, jak to się mówi, na piechotę. Nie mamy wzorów, które by takich elementarnych, które dałyby rozwiązanie tych równań. Można to robić w gruncie rzeczy wyłącznie drogą rozwiązywania przybliżonego, rozwiązywania numerycznego. I jeszcze jedna trudność wiążąca się z właściwością tych równań, zwanych nieliniowością. Ja nie będę w tej chwili wchodził szczegółowo w co to znaczy równania nieliniowe. W tym wypadku istotne jest to, że rozwiązania tych równań nie dają się rozłożyć na składniki prostsze. W szczególności nie dają się rozdzielić te właściwości, które opisują różne skale tych procesów. To jest inaczej niż na przykład w przypadku fal elektromagnetycznych. Fale elektromagnetyczne różnej długości rozchodzą się od siebie niezależnie. Dzięki temu możemy słuchać radia na różnych długościach fal, dostrajając odpowiednie filtry w odbiornikach. W przypadku zjawisk nieliniowych tak nie jest. Te procesy, które są procesami małej skali, zajmują małe obszary, nie są obserwowane przez tą sieć stacji, która jest oczka rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów, mają wpływ na to, co się dzieje w tej skali większej, którą już opisać za pomocą takiej sieci umiemy. I to jest również bardzo poważna trudność. Same rozwiązywanie takich równań przybliżone odbywa się w ten sposób, że obszar dzielimy na jakieś takie małe jakby kostki czy oczka siatki. Tu jest przykład jednego z pierwszych takich siatek użytych eksperymentalnie do takiego celu przed niemal 80 laty. Pierwszy taki eksperyment właśnie polegający na tym, że obszar podzielony na takie kratki, dla tych kratek, taki punkt, środek takiej kratki reprezentował stan atmosfery, te kilka pól fizycznych dla całego obszaru i następnie krokami czasowymi o skończonej długości, powiedzmy o godzinę, czy 5 godzin, czy 6 godzin, próbowano wyznaczyć stan atmosfery za właśnie taki odcinek czasu za pomocą pewnych przybliżonych formuł opartych o te równania, które w zasadzie dotyczyły ciągłego rozkładu w przestrzeni i ciągłego przebiegu w czasie. Jeżeli te kroki w czasie i rozmiary tych kratek nie są odpowiednie w stosunku do siebie, to te przybliżone rozwiązanie, które się w ten sposób otrzymuje, może nie mieć nic wspólnego z rzeczywistym rozwiązaniem, które ma aproksymować. Wręcz przeciwnie, może wykazywać bardzo duże, narastające w czasie oscylacje, zupełnie nierealne. To jest właściwość czysto matematyczna tej techniki rozwiązywania tych równań. Ale same równania mają też, kryją w sobie ogromną wrażliwość na niedokładności w tych warunkach początkowych, które muszą być zadane na początku, od których to liczenie się rozpoczyna. One pochodzą z pomiarów, pomiary zawsze są obarczone błędami. I pewne błędy w tych pomiarach mogą mieć tą właściwość, że będą wygenerowywały rozwiązanie, które też ma jakieś zupełnie nierealne właściwości, przede wszystkim właśnie jakieś bardzo silne oscylacje, które nie znajdują odbicia
w rzeczywistości. Poznano zasady konstrukcji tych metod obliczeniowych, przybliżonych, żeby nie pojawiały się w nich niestabilności numeryczne. Z drugiej strony tak uproszczono te równania opisujące ewolucję atmosfery, że wprawdzie kosztem istotnych informacji o atmosferze, które się na skutek tych uproszczeń traciło, uzyskano znacznie mniejszą wrażliwość na niestabilności zawarte w samych równaniach. I to pozwoliło już skutecznie obliczyć w latach, na początku lat 50. pole ciśnienia na 24 godziny naprzód z dokładnością nie gorszą niż to potrafił w oparciu o swoją intuicję zrobić synoptyk metodą właśnie prognozy subiektywnej. I od tej pory nastąpił lawinowy, można powiedzieć, rozwój tych numerycznych metod prognozy. Ten rysunek, który tu Państwu wyświetlam, to jest obraz siatki obliczeniowej stosowanej obecnie w takim modelu globalnym. Jak widać, główne oczka tej siatki o rozmiarach jednego stopnia na jeden stopień, bo to jest współrzędnych geograficznych siatka, no to jest ta podstawowa skala, właśnie mniej więcej skala synoptyczna, bo to jest około 100 km, z jaką można opisać atmosferę w skali globalnej. Ale dla wybranych obszarów można stosować siatki znacznie gęstsze. W szczególności tutaj mogą Państwo zobaczyć siatkę, na której są robione obliczenia tak zwanego modelu mezoskalowego. Mezoskalowy to jest właśnie taki, który ma oczka siatki już rzędu kilkunastu kilometrów, którego wyniki dla Polski, bo to jest ten model tylko przesunięty na obszar Polski, model sam jest angielski, jest realizowany w Uniwersyteckim Centrum Metod Matematycznych. To jest taki jakiś wskaźnik, no mniejsza z tym jaki, jakości prognoz, pokazujący jak on się poprawiał w miarę jak pojawiał się dostęp do coraz lepszych, coraz szybszych